Witamy Państwa na kolejnym filmie. Tym razem mamy kilka ciekawostek technicznych. Z reguły część z Państwa będzie o tym wiedzieć. Natomiast ja to dzisiaj powiem zupełnie w innej narracji. O czym będę teraz mówił? O docisku. Kiedy powstał film o pływach morskich w niebocentryzmie, jak to wygląda, dlaczego, po co, na co i tak dalej, no to po prostu opowiadałem szczególnie o oceanach. No bo to zawsze po prostu ktoś tam pytał, zawsze się domagali, no gdzie są te właśnie, dlaczego te odgięcie oceanów do wody i tak dalej. O to właśnie pytano. A w tym filmie, to właśnie z tego filmu pochodzi ta grafika, to jest pierwsza grafika, trochę będziemy mieli tutaj grafik. No ale wiecie co, najciekawsza sprawa jest, dotyczy atmosfery. No właśnie, czy ona jest dociskana, czy jest jeszcze coś? No, to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa i tym się zajmujemy. Dzisiaj się zajmiemy tym tematem i w ogóle postaramy się w podsumowaniu powiedzieć, jaki to jest sens, że my się dowiadujemy tylu szczegółów. O, w ten sposób. Ale tutaj wracamy do atmosfery. Dlaczego atmosfera jest dzisiaj wzięta na tapetę? Bo mieliśmy pływy morskie wcześniej. No to teraz co z tą atmosferą jest, nie? No i oczywiście w narracji docisku, czyli już nie grawitacji, tylko docisku, gdzie generatorem jest pałac Boga Niebocentrycznego. Ten potężny diamentowy pałac, który ma średnicę około 6000 km, jest nad naszymi głowami. W chwili obecnej jest wyłączony, ponieważ ojciec niebocentryczny jest na wdechu, ale jak przyjdzie tak zwany wydech, to strach się bać. No, ale my musimy tę, w końcu tą atmosferę i rozkład energii w atmosferze, można powiedzieć, tutaj zahaczymy nie tylko atmosferę, ale od gruntu, od poziomu gruntu, od poziomu wody. My się przeniesiemy właśnie przez cały spektrum 100 kilometrów. To nie tylko atmosfera, to co my tutaj swobodnie na luzie oddychamy i nic nam tutaj specjalnie nie przeszkadza. No i teraz popatrzmy. Czyli tu mamy przypływy, to jest ta stara grafika. I teraz tak, no właśnie, musimy od tego zacząć. Czyli tak jak powiedziałem, w innej narracji. Czyli popatrzmy, to jest zdjęcie bardzo często nam zawsze w mediach pokazywane, jak wahadłowiec startuje. Wiecie, co to jest najciekawsze z tego wszystkiego? Nie to wahadłowiec, nie ta rakieta, nie te bajery tam techniczne, powiedzmy, tylko ten baniak. To nas będzie potrzebne. To jest ten ogromny zbiornik paliwa. Do czego nam potrzebny? No zaraz przelecimy przez cały ten spektrum, nawet pojedziemy po prostu polecimy na 90 km albo wyżej, ponad 90, dokładnie 96 km. Tam polecimy i okazuje się, że tam stamtąd też ktoś wraca, ale on nie zużywa tyle paliwa. A dlaczego ten baniak potrzebował tyle paliwa, żeby po prostu polecieć? No właśnie, też się dowiemy, gdzie ten baniak poleciał. Znaczy, może nie baniak, bo baniak po prostu tam leci i go tam tracą po drodze. Rakiety tak samo. To, dokąd to leci? O, to jest taka ciekawostka. Dzisiaj się też dowiemy, ale tak, no dobra. Dlaczego jest ogromne ilości paliwa potrzebne, żeby ten wahadłowiec w ogóle ruszyć z miejsca? Ponieważ tu przy gruncie, czy przy poziomie morza, zagęszczenie energii tego docisku, bo to jest energia, czyli musi być jej bardzo dużo tutaj właśnie przy gruncie, że trzeba ogromnej ilości paliwa, żeby takie coś tam ważące swoje jakieś tam tony, żeby to po prostu ruszyć z miejsca, żeby to wystartowało. To jest raz, jest bardzo ważne. Bo zaraz dowiemy się z innych
grafik. Chociażby, o, trochę mi przeskoczyło. No, coś tu mi przeskakuje. Dobra, o, że już jesteśmy lepiej. Co to jest za samolocik? To jest samolocik, który nie potrzebuje tak dużo energii. Niedużo paliwa potrzebuje. On latuje, leci sobie na 96 km pod szkło nieba. W 2014 roku był wypadek tego samolotu i tam trochę było przerwy. Natomiast ostatnio zaczęli znów latać. A do czego ten samolocik służy? To jest taki projekt jednego miliardera, który miał za zadanie robić tak zwane loty suborbitalne, tak to się oficjalnie nazywa. Ja Państwu wszystko zalinkuję, co się da, bo to też jest rodzaj zadania domowego, takiej pracy domowej Państwa. A więc ten samolocik Virgin Galactic, on musi mieć nosiciela. Czyli tamten, po prostu wahadłowiec z gruntu, ogromnej ilości paliwa, spalały się dwie rakiety pełne na full moc i fru, i sobie leciał. Ale gdzie, to jeszcze dojdziemy do tego. Ale samolot Virgin Galactic to jest samolot rakietowy. On leci sobie na 96 km pod szkło nieba. Nie za blisko, bo by tam przeżnął w ten lód, ale po prostu on sobie tam leci. I co ciekawe, dlaczego tam sobie leci? Ponieważ tam według oficjalnych danych, tutaj się oprze też na Wikipedii, też Państwu zalinkuję, powyżej 90 km jest tak zwana nieważkość, albo inni nazywają, że nieciężkość. Czyli jest tak zwane wrażenie, że jesteś w kosmosie. I ten samolocik właśnie miał temu służyć, żeby sobie tam poleciał i sobie robił takie zwane piruety. A ponieważ ma tutaj, w tej części, zmienny wylot gazów jest o zmiennych dwóch wylotach, o zmiennych kierunkach wylotu, a więc można tym tak manewrować, żeby sobie tam robić w tym tak zwanym kosmosie powyżej 90 km, gdzie oficjalnie, o, to jest bardzo ważna informacja, też Państwu zalinkuję to, że tam nie działają żadne siły zewnętrzne. Wiecie co, to jest w sumie najważniejsza rzecz tego filmu, że nie działają siły zewnętrzne. Oczywiście to jest tak zwana pozorna logika, no bo jak tłumaczy Wikipedia, jeżeli przekraczasz 80 km czy 90 km, to tam już nie działają siły zewnętrzne. O, to jest najważniejsze. Tak mówi Wikipedia. Ale to jest lipa. My zaraz dowiemy się, dlaczego to jest lipa i ten samolocik nam udowodni. To jest tak, ten samolocik jest samolocikiem stworzonym przez ten system. Ale system czasami szczeli sobie w kolano, czy tam w stopy, jakby tam rozmawiamy i tak dalej. Tak samo z aparatem fotograficznym albo z niwelatorem. To jest tak samo, ten przyrządy mechaniki precyzyjnej też sobie strzelały, system sobie strzelał w kolano. Dlaczego właśnie chodziło tam cała ta bitwa o ten skok obrazu, nie? No, to są właśnie takie rzeczy. Tutaj mamy tak samo strzał w kolano, systemowy, ponieważ on sobie leci, tam sobie w tym kosmosie tak robi takie piruety. Widzicie, ja sobie tam ręką obracam tutaj. Tak samo on sobie, ten samolocik tam robi ten ruch, ale co później się dzieje? Nosiciel go wynosi, znaczy nie później, tylko wcześniej. Zaczynamy od początku. On, nosiciel, samolot nosiciel, wynosi go na 16 km, że już, gdzie jest atmosfera już coraz bardziej taka rozrzedzona. Odpala się silnik rakietowy. On się uwalnia z tego tak zwanego nosiciela, samolotu nosiciela i leci na 96 km. Oczywiście wszystko Państwo też w odpowiednich filmach zalinkuję sobie, bo zobaczycie, jak on sobie tam robi te swoje tam ruchy, piruety. Mam też stary film z 2014 roku sprzed wypadku. Też Państwu zalinkuję, bo go znalazłem. I też nowoczesne. Ale dobra. On sobie tam leci, on sobie tam tego, no ale dobra. Tam, gdzie nie ma żadnych sił zewnętrznych, on sobie wraca. Jakim cudem on sobie tam wraca? Jak tam nie ma żadnych sił wewnątrz, on sobie wraca. Co on robi? Odpala silniki. Nie musi mieć dużo paliwa.
i sobie po prostu daje nura w dół. Znaczy nie takiego nura, powiedzmy 90 stopni, to powiedzmy pionowo w dół. Nie, 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 on tam sobie powolutku obniża tą trajektorię, powiedzmy, tego bycia tam. Tą wysokość zmniejsza i po prostu jak szybowiec ląduje na lotnisku. Natomiast co jest najważniejsze? Jak on tam wrócił? Patrzmy, teraz jakbyśmy cofnęli się do tego wahadłowca, ten, żeby ruszyć z miejsca, to musi mieć ogromne ilości paliwa, tak? Ponieważ zagęszczenie siły, znaczy zagęszczenie tego docisku, tej energii docisku jest potężne i on potrzebuje, no ten baniak jest potężny. A tutaj, co on ma tego paliwa? Pół litra na 8, czyli nic. Co on ma tego paliwa tutaj, o, w kadłubie, o? Co on ma? Nic tam nie ma, ale on sobie wraca. On sobie odpala i fru, i sobie też leci. Czyli musi tam coś być. I teraz jak wygląda właśnie rozkład na podstawie tego samolotu i wahadłowca, mamy dwa przykłady, jak rozkłada się energia właśnie w tej wysokości od zera, od gruntu do szkła nieba na 100 kilometrach. Otóż najwięcej tej energii jest tutaj, gdzie my jesteśmy. I dlatego wahadłowiec musi mieć baniak, a to nie potrzebuje żadnego baniaka. Ale jeden i drugi startuje z czegoś, bo musi coś pokonać. Ten ma mniejszą siłę na 96 km, a wahadłowiec ogromną siłę, dlatego musi mieć ogromne ilości paliwa. O, tak to można powiedzieć. Czyli pamiętajmy z tego wszystkiego, że to, że powyżej 90 km, jak mówi Wikipedia, nie działają siły zewnętrzne, to działają. Dlatego ten samolocik on sobie wraca. Bo się od niej odbija. O, w jaki sposób on pokonuje tą małą ilość energii, docisku z pałacu i dlatego może wrócić. Jakby tam nie było żadnej, tak jak oni mówią, to by stamtąd w ogóle nie wrócił. O, może w ten sposób. A, bo tam nie ma nic. Atmosfera się kończy na 80 km, a powyżej 90 już wszystko się już kończy. Tak przynajmniej mówią oficjalne dane. A więc mamy tutaj przykład tego samolociku, że on też się odbija. On też musi pokonać siłę, tylko ona jest mała, ale musi ją pokonać. Wahadło jest większą siłą i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, co my tutaj jeszcze mamy, co my chcemy Państwu tutaj powiedzieć? Czyli to jest taki bardzo ważny dowód, że ten docisk jest nawet na tam, gdzie nie działają siły zewnętrzne, tak jak mówią. Czyli działa, bo on sobie wraca. No i mają to być tak zwane komercyjne loty. Czyli lecisz, obkręcasz się, niby jesteś w kosmosie i tak dalej. Zaraz do wszystkiego dojdziemy, gdzie ten kosmos jest. Ale dobra. Na razie tak, jedziemy tutaj, to zamykamy. No i teraz tak, oczywiście, jak już my od gruntu jedziemy w stronę szkła nieba, to przy gruncie jest bardzo dużo tej energii. No i jak samoloty latają, no to no może trzeba pokonać grawitację, tak to się ostatnio. No ale my mówimy, że trzeba pokonać właśnie, wchodząc do samolotu pasażerskiego, obojętnie jakiego, samolot walczy z dociskiem od samego początku. On walczy z dociskiem. Jak leci, startuje, jak lądować to nie musi, bo on po prostu leci jak szybowiec, po prostu to zmniejsza, po prostu redukuje moc silników i ląduje na lotnisku. Tak samo na wodzie, tutaj mamy na przykład wodno-samolot, o, tu, w tej grafice. O, to jest taki wodno-samolot. Tak samo, czy to jest na lotnisku, czy na wodzie, to jest jeden but. Profil skrzydła, zaraz Państwu to pokażę. O, tak wygląda profil skrzydła. Po to jest ta siła nośna, która wynika z profilu. Powiększ. Zaraz to powiększę. Po co ta siła nośna ona wynika? Bo tego w ogóle czy na wodzie, czy na lotnisku samolot się tak musi rozpędzić, bo on musi pokonać, tylko akurat no, nie ma tyle, nie ma takiego specjalnego baniaka jak ten wahadłowiec, tylko on musi pokonywać siłę docisku. I w ten sposób atmosfera jest zagęszczona i ta energia też jest zagęszczona i w ten sposób przecinając profil powietrzu powstaje siła nośna, która przy odpowiedniej prędkości samolotu na lotnisku czy na wodzie, przy
w ten sposób jest ta wartość tak uzyskana już pokonania docisku, że można sterami pociągnąć i samolot odrywa się od wody czy też od lotniska. W ten sposób. I tak leci i podczas całego swojego lotu walczy z dociskiem. Cały czas. Wyłączy silniki, no to niestety to jest tylko i wyłącznie szybowiec. I to też musi, trzeba uważać, bo za wcześnie jak włączysz silniki, to możesz wylądować nie tam, gdzie ty chcesz, o powiedzmy. A więc tak to wygląda. I teraz mamy następne pytanie, czyli czy tutaj widzimy, cały czas jest, my nie tylko chodząc tutaj po gruncie, samolot walczy z dociskiem. Czyli samolot walczy z dociskiem. I my to też czujemy. My też czujemy docisk, nie? Wchodząc do samolotu, szczególnie wyjątkowo czujemy ten docisk, nie mówiąc o tym docisku, który jest w atmosferze. I teraz jest kolejne pytanie, które się tutaj pojawiło. Dlaczego na dole jest atmosfera gęsta do 4 km, ona jest tak, że my możemy sobie swobodnie w miarę do 4 km oddychać, ale później już mamy problemy, zasypiamy, na przykład na 12 km, jakby nam ktoś tam rozszczelnił samolot, no to po prostu spadną nam takie maseczki na usta, pooddychamy może 15 minut, ale później jak samolot nie zmniejszy tego pułapu do poniżej, załóżmy, do poniżej 4 km, to stracimy przytomność i umrzemy. Tak będzie na 12 km. A dlaczego tutaj my możemy sobie bez trudu oddychać? Ponieważ to jest tak dużo energii, to jest ciekawostka, tak dużo energii, że cząsteczki atmosfery, one są tutaj zagęszczone, a od tych 4 km wzwyż do tych 80 km wszystko jest rozrzedzone. Ale powstaje następne pytanie. Jeszcze ciekawsze. Jak to się trzyma? Że tutaj samolot powiedzmy musi mieć profil i tak dalej. My sobie tu oddychamy, a powyżej nie. No to teraz popatrzmy. Tu następną grafikę mam. A tutaj jest. Teraz proszę bardzo. Jak to jest? No cuda na kiju są, no, ale to wszystko dzieło tego, który mieszka w Diamentowym Pałacu. Proszę bardzo, przecież Ziemia jest nagrzewana. Są pustynie, ogromne ilości pustyń. Ponieważ promienie obecnych Jupiterów czy dawnego Słońca nagrzewa powierzchnię, nie nagrzewa powietrza. To jest bardzo ważne. Powierzchnię nie nagrzewa powietrza. To nam się wydaje, że jak grzeje, to jest tutaj ciepło i tak dalej, bzdury. Nagrzewa powierzchnię. Skąd my to wiemy? No chociażby taki przykład. Książka Cyrk Skalskiego. Północna Afryka, 1943 rok, jeżeli dobrze, 1942. W samolotach na lotnisku smażyli się w mundurach, no bo musieli mieć jakieś tam mundury lotnicy, natomiast jak weszli na 2 km, to ich czepało. Z zimna, z mrozu, ale musieli w takich warunkach prowadzić boje powietrzne. Ale stąd my wiemy, a więc nie ma nagrzewania powietrza, bo nam się wydaje, no to jest element pozornej logiki, nagrzewa się powierzchnia, ale powietrze się nie nagrzewa. To jest bardzo ważny wniosek. Proszę bardzo, dlaczego to ja dałem w tym filmie ten balon? Gdyby miała się atmosfera tak nagrzewać i funkcjonować jak ten balon, to byśmy tutaj zdechli wszyscy. Nawet najwięksi oponenci niebocentryzmu to by pozdychali. To już by nic nie powiedzieli. Ale nie o to chodzi. Niech oni sobie będą. Wszystko jest na lejcie. A więc atmosfera właśnie dlatego jest tu zagęszczona, bo taka jest zagęszczenie energii, docisku i dlatego ona nie rozgęści nam się. Ona się nam nie rozrzedzi, jak jest wyżej. Bo tak to zostało skonstruowane. Skonstruował ten, który mieszka w Diamentowym Pałacu, czyli Bóg niebocentryczny. O, i dlatego to jest też bardzo ważny wniosek, dlaczego my sobie tutaj, dlaczego do 4 km my tutaj funkcjonuje życie.
jak przejrzymy sobie internet, to zobaczymy, że jest pole śmierci na Himalajach między 7 a 8 kilometrem wysokości i tam leżą trupy alpinistów. Nikt ich nie zbiera. Dlaczego? Bo im zabrakło tlenu. Zabrakło ich tlenu, po prostu zasłabli i tak dalej z różnych przyczyn. A więc widzimy, że to zostało tak wspaniale skonstruowane, żeby to życie na tych 4 kilometrach do 4 kilometrów funkcjonowało. A powyżej po prostu nie. No bo taka jest konstrukcja. I taka była myśl i zamysł tego, który mieszka w Diamentowym Pałacu. I teraz tak. Ten przykład właśnie świadczy o tym, że jak tu nagrzejemy trochę tak punktowo powietrze, no to balon się podnosi, ale atmosfera się już nie podniesie. A jest też nagrzewana. O, to jest to. To jest ta najważniejsza myśl, to jedna z ważniejszych myśli tego filmu. Że tak to się właśnie dzieje, atmosfera nam nie wyparuje. Dlaczego? Bo jest zabezpieczana dociskiem. Docisk jest jakby elementami torów, po których jedzie pociąg cząsteczek atmosfery. O, w ten sposób. Tak to możemy tutaj spuentować. I teraz tak, jedziemy jeszcze dalej. Chyba to już wszystko z tych ciekawostek. Chyba, że jeszcze coś tutaj znalazłem. Co tu mamy? A nie, no mamy oczywiście, że mamy. Dobra, słuchajcie, jeszcze mamy tą rzecz. No to jeszcze może przedostatnia sprawa. Kiedyś, pamiętam, są stare grafiki z mojego blogu i chciałem Państwu pokazać, jak latają samoloty w niebocentryzmie. Tak latają, proszę bardzo. Tak latają po prostu wewnątrz. O, tu jest wszystko w grafice, jest pokazane. To jest chyba sprzed 5 lat albo 6. Ta grafika z bloga, tak latają samoloty. Tu mam jeszcze chyba inną grafikę. To tak przy okazji ciekawostka, żeby się ktoś tutaj nie pomylił, powiedzmy, tak latają sobie. No. I tak walczą z tym. Latając, walczą z dociskiem. Teraz. Latają na sztucznym horyzoncie. Dobra. Ale tu jeszcze jest kwestia sztucznego horyzontu. No dobra, kiedyś to mówiłem, ale... Teraz tak, jak już jesteśmy przy horyzoncie, żeby to poruszyli, tą kwestię, no to nie wiem, czy ta grafika już kiedyś była w filmie, wątpię. Może 6 lat temu, ale wątpię. Proszę bardzo, dlaczego widzimy zawsze z samolotu, a dobrze, już mi się teraz przypomniało, horyzont na poziomie oczu. Z samolotu widzimy go, piloci widzą, my widzimy jako pasażerowie. Wszystko jest na poziomie oczu. Tak samo jak na plaży. Wszystko, to się nic nie zmieni. Dlaczego? Tutaj właśnie ta grafika nam tutaj pokazuje, w jaki sposób to jest ten, to jest chyba ten, albo zaraz zobaczę, czy który to jest. O, to jest ta stara grafika. Właśnie te odgięte promienie uderzają w ścianę Ziemi, dlatego widzimy prosty horyzont. Uwaga, to jest bardzo ważna sprawa i to część z Państwa wie doskonale, że ja zawsze mówiłem i zawsze tutaj pokazywałem, że jeżeli ktoś widzi płaski horyzont, to on nie tylko jest płaski horyzont, żeby nie powiedzieć dalej, bo są tacy, którzy idą dalej, ale to jest tylko płaski horyzont i on taki ma być w niebocentryzmie. Proszę bardzo, dlaczego to właśnie to z samolotu mamy tak dalej? I teraz tak, dlaczego ten samolot leci dookoła? O, na tym też leci. Dobra, na tym grafice też powiem, o co chodzi. Dlaczego on leci? Ponieważ on jest zgrany, po prostu jego tor lotu jest zgrany z paroma urządzeniami pokładowymi. Jedno to jest ciśnieniomierz, a drugi to jest sztuczny horyzont. I piloci tego pilnują jak pies Buda, jak psy Budy, albo michy i tak dalej. Piloci to muszą pilnować, tych właśnie urządzeń, bo inaczej stracą orientację. Ale to urządzenie, to Wam Państwu pokażę, jest to urządzenie. Akurat na symulatorze, ale wytłumaczę, co chodzi. To jest sztuczny horyzont. To jest tu i tu. Dla jednego pilota, dla drugiego. Te sztuczne horyzonty, one odpowiadają właśnie temu horyzontowi, płaskiemu, który widzimy gołym okiem. One odpowiadają, ale dlaczego one odpowiadają? I
Dlaczego odpowiadają? Ponieważ są odpowiednio kalibrowane, czyli regulowane, i nos samolotu zawsze jest podniesiony do góry o parę procent kątowych. Parę procent kątowych jest podniesiony. Po to, i tak to zostało, i tak jest to kalibrowane, i technicy od pilotażu, technicy pokładowi, technicy obsługi samolotu doskonale o tym wiedzą. Jak źle skalibrujesz, to będzie twój ostatni lot. Krótka piłka, nie masz szczenia po krzakach. A więc tak to wszystko wygląda i dlatego samoloty latają w niebocentryzmie z lekko zadartym nosem i w miarę odległości. Ta kalibracja powoduje właśnie uwzględnienie krzywizny w klęsłej ziemi i dlatego samoloty sobie latają bezpiecznie, a my sobie, powiedzmy, kupujemy bilet, tylko czekamy, czy w odpowiednim czasie wyląduje nasz samolot. To jest to. Tak to wygląda. To jest taki szczegół i ciekawostka. No to ja się też, powiedzmy, mi to też, powiedzmy, tego od początku, 6 lat temu, tego nie wiedziałem. Znaczy, ja wiedziałem 6 lat temu, że to się kalibruje, natomiast tym podniesionym nosem to mi wytłumaczył pilot samolotowy. O, może tak. To mi wytłumaczył pilot samolotowy, który po prostu lata na samolotach. O, tak. Tylko na takich samolotach, o, wiecie jakich? O, takich lata. Zaraz zobaczymy tu. O, takich. Tylko nie startuje z wody, tylko z lotniska. O, no, na takich lata. Ale dobra, to teraz zamkniemy. Jeszcze chyba na koniec filmu jest ciekawostka. Wiecie co? O, teraz jest zadanie domowe. No, ja wiem, czy zadanie domowe dla niektórych. No, niektórzy, powiedzmy, niektórym może gul skoczyć, a niektórym nie, ale to jest takie pytanie. Będziecie chcieli, to napiszecie maila, a jak się komuś nie spodoba albo odpowie, to może film zrobić na ten temat. Ja chcę tutaj Państwu powiedzieć tak. O, proszę bardzo. To jest balon na pełniony helem skoczka Baumgartera, austriackiego skoczka spadochronowego. No i to jest pytanie zasadnicze. Czy po tym całym tutaj wykładzie, jak uważacie, czy ten balon gdzieś się zatrzyma, czy będzie leciał w nieskończoność? No, to jest to. Czyli, czy on się gdzieś zatrzyma, czy będzie leciał w nieskończoność? Bo on w sumie wrócił. A wiecie dlaczego? On wrócił na pustynię, 11 km od lądowania skoczka, ponieważ jak odpięła się kapsuła i spadła na ziemię, to lina pociągnęła jedną z elementów tego balonu i hel się wydostał i balon 11 km dalej, opadł sobie, ta folia opadła i tak dalej. I to, cała historia się na tym skończyła, nie? Ale gdyby tak nie było, żeby tej kapsuły nie odpinać i tak dalej, czy on by dalej poleciał? Bo on dojechał do 36 km, ale załóżmy, że tam wsadzimy dwa razy więcej helu. To czy on się gdzieś zatrzyma, czy się nie zatrzyma? Co się z nim będzie działo? To jest taka ciekawostka. To jest takie pytanie dla Państwa i to jest tyle. I to chciałem w sumie ten film zakończyć właśnie na tym balonie. Właśnie. I co się z nim będzie dalej działo? Tak, czy po tym wszystkim, co już Państwo tutaj powiedziałem, co sobie przeczytacie jeszcze w opisie, czy on się gdzieś zatrzyma, czy też nie? O, dobra. To tyle. Chyba wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Tutaj jeszcze chciałem po prostu zwrócić uwagę na opis, gdzie wszystko, co się da, Państwo zalinkuje. To też zrobicie sobie, jakby dorzucicie do tego materiału, co ja powiedziałem. To tyle. Dziękuję, na razie. A ja bym chciała Państwu powiedzieć, że ten obiecany film o Wielkiej Tatarii to musi jeszcze troszkę poczekać. Aha, jeszcze jedna sprawa. Widzicie, ja to powiedziałem, a w sumie na początku, a teraz dopiero powiem. Powstaje zawsze pytanie, co z tego, że my się takich detali dowiadujemy? Co z tego? No? Jak myślimy? Co z tego, że my się takich detali dowiadujemy? I po pierwsze, z tego to są tylko moje wnioski na razie. Państwo możecie mieć inne wnioski. Po pierwsze,
można odnieść takie wrażenie, czyli wniosek jest podstawowy. Bez Boga niebocentrycznego ani rusz. O, tak to można skwitować. A tylko te wszystkie detale, one tylko pokazują, w jaki sposób to wszystko wspaniale zostało przez niego stworzone, bo atmosfera była od czasów jego ery. No, a więc wszystko tutaj, ten docisk, tak samo jego pałac funkcjonuje od czasów jego ery. Teraz mamy inną erę, która się zmieni, a więc to tylko nam daje jakby taką gwarancję, że on ma najlepsze pomysły, najlepsze rozstrzygnięcia i te, które będą w przyszłości, będą najlepsze dla tego genotypu, który on stworzył. No tyle. Dziękuję. Do usłyszenia.